Elo, elo, rowerzyści, kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę to opony MTP 29 cali w rowerze typu gravel. Teoretycznie coś troszeczkę abstrakcyjnego i nie do końca jakby zgodne z moimi, powiedzmy, standardami, ale stwierdziłem, że aby wyrobić sobie opinię, trzeba tego spróbować. Ja nie jestem zwolennikiem opon, ja nie jestem zwolennikiem szerokich opon w rowerze z barankiem i uważam, że opony węższe są na pewno szybsze. Ale czy opony tak szerokie 29 cali, czyli rozmiar 29 cali na 2,0, czyli 49 mm, bo niestety Continental ma to do siebie, że powinno być to na szerokie obręczy 50 mm plus jeszcze troszeczkę szerzej, czy jakieś 52, ale Continental od zawsze, kiedy pamiętam, w oponach MTB zawsze jest troszeczkę węższy, czyli tutaj 49 mm. Jak widać, na upartego jeszcze troszeczkę przestrzeni jest. Jakby ktoś chciał wpakować coś nieco grubszego, to może by jeszcze tam weszło, ale lepiej nie ryzykować, bo jednak jakiś tam zapas musi być. Dlaczego racekingi? Racekingi są to jedne z szybszych opon, na jakich jeździłem w rowerze MTB, bo kiedyś co nieco się ścigałem w MTB, ale to już stare, dawne czasy. I zazwyczaj wybierałem właśnie Continental Racekingi, ewentualnie Bontragery XR2. I wedle też specyfikacji, czy tam rankingu The Bicycle Rolling Resistance, Racekingi bardzo, bardzo są wysoko. Więc też będę chciał sobie porównać tak, czy jest duża różnica prędkości między właśnie tymi typowymi gravelowymi oponami, czy takimi szerszymi. Jest to też troszeczkę abstrakcją, że do opon MTB są tutaj jeszcze walone stożki Vinci, czyli koła są prawie tak samo wysokie jak szerokość tych opon. Wygląda to na pewno grubo, nie da się użyć, że to wygląda grubo, bo łącznie tu będzie jakieś 10, no to będzie prawie 10 cm jakby zmierzył. Wierzyłem, no 9, no 9 na pewno. Więc pojeżdżę, zobaczę. Opowiem Wam pierwsze wrażenia, czy ma to jakikolwiek sens, a na podsumowanie jakieś większe, myślę, że może po zimie, bo te koła, ten zestaw kół trafi w ogóle w inny, nowy, prawie że nowy rower, trochę używany, ale jaki, to się dowiecie za niedługo. Dobra, czas na pierwsze wrażenia z no, niecodziennego rozwiązania, czyli z opon 29 cali, czyli typowy MTB w rowerze typu gravel, czyli rower delikatnie szosowo-szutrowy. Ciśnienie, jakie zastosowałem w chwili obecnej, to jest z przodu 1,5 atmosfery, z tyłu 1,8. Myślę, że teraz, biorąc poprawkę na to, że jest trochę zimno i jest nawet delikatnie na minusie, te opony się troszeczkę utwardziły i przez pierwsze pół godziny, załóżmy, że było w miarę fajnie, super komfortowo, ale z czasem te opony trochę stwardniały i one się już tak nie uginają jak na samym początku. Coś się ugina, ale jak na 1,5 atmosfery jest to i tak dosyć sztywno. Więc jeżeli chciałbym postawić komfort przy tej temperaturze, myślałbym o bardziej ciśnieniu, chyba 1,2 z przodu, a 1,5 z tyłu, przy mojej wadze około 80 kg na chwilę obecną. Jakie są plusy takiego rozwiązania? Oczywiście plusem jest na pewno komfort. No, jest spory przeskok, to jest niby tylko 1 cm, jeżeli chodzi o szerokość opony. No może nawet nie cały 1 cm, bo opony Wolfpack potrafią się rozpompować do 42 mm, a tu ja mam 49, czyli to jest teoretycznie jakieś 6-7 mm. Ale jest to bardzo odczuwalne, więc nie będę tu nikogo ściemniał, ale jeżeli chodzi o komfort, to naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie, więc
jeżeli komuś zależy na tym, to myślę, że może śmiało brać, o ile oczywiście jest miejsce. Dobra, to tyle z plusów. I właśnie, jeżeli chodzi o miejsce, no to zacznijmy od tego, że nie każdy rower gravelowy jest przystosowany do tego, żeby tak szeroką oponę pomieścić. Z reguły opony w gravelu to 40, maksymalnie 45 mm. Tutaj Cross i pewnie jakieś inne marki dają nam możliwość zamontowania opon nawet 50 mm. I mimo, że się mieści, to ma ten negatywny skutek, że i tak wtedy jest bardzo mało miejsca, więc w momencie, jeżeli byśmy jeździli bardziej śnieżnych warunkach, bardziej błotnych, to niestety wszystko nam się pozalepia i będzie dosyć nieciekawie. Można było zauważyć na tym, jak jechałem owocowy przełaj, że mimo opon o szerokości około 400 mm i dużej przestrzeni, to i tak no, było gdzie się zbierać te błoto. No było. Więc w sytuacji, gdzie montujemy opony i mamy mało przestrzeni, to no, trzeba się liczyć z pewnym ryzykiem. Można się liczyć z ryzykiem takim, że powiedzmy jakaś gałąź może nam wpaść, coś zablokować koło, więc no, ma to swoje minusy. Teoretycznie takie rozwiązanie jest idealne na, powiedzmy teraz, ten sezon jesienno-zimowy, ale jak widać nie do końca. Kolejny minus to oczywiście szybkość. Mimo że opony na pierwsze depnięcia nie wydawały się mułowate, a nawet kilka takich przyspieszeń, to dużej różnicy nie czułem w porównaniu do opon gravelowych. Opony są, trzeba liczyć powiedzmy te kontynentale o jakieś 200 gramów cięższe, więc mało nie mało, łącznie jest około to pół kilograma, ale na rotacji wstępnie przyspieszeniu nie czuć aż tak dużej różnicy, ale dużą czuć różnicę podczas jazdy. Nie jestem teraz wam w stanie ocenić, jaka będzie to mniej więcej różnica, licząc na jakichś utwardzonych drogach typu szutry i asfalty. Jestem, śmiem twierdzić, tak na moje oko, na moją nogę, że to będzie kilometr, może nawet 2 km na godzinę różnicy. Czyli mało, nie mało, dla jednych sporo, dla innych nie ma to kompletnie większego znaczenia. Oczywiście też zależy od ciśnienia, bo jeżeli zastosować tutaj ciśnienie rzędu, nie wiem, w granicach 3 barów, no to też będzie się jechało szybciej, no ale ten komfort jednocześnie też się traci. Próbowałem zrobić test w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o test ciśnień w oponach gravelowych. Niestety no, jest już pogoda jaka jest, albo są mega wiatry, albo jest mega zimno i nie jest to dobry moment na takie testy. Może będę chciał wam to jakoś przedstawić troszeczkę w innej postaci, ale według mnie ciśnienie ma jakiś tam procent na prędkość i oczywiście wielkość balonu oraz bieżnik też będzie miał wpływ na prędkość. I myślę, że jak zrobi się cieplej, to zrobię wam jakieś takie sensowne porównanie, dokładne, z dokładnymi wyliczeniami, ale no niestety no nie jest pora na to. Teraz jest pora na takie spokojną jazdę luzacką, tak jak dzisiaj. I mogę powiedzieć śmiało, że jeżeli ktoś nie potrzebuje patrzeć na prędkość, tylko zależy mu bardzo na komforcie, szczególnie jak ma nieco więcej kilogramów, no to takie szersze opony oczywiście mają wtedy sens. Ale jeżeli komuś zależy na każdej możliwej sekundzie, bo będzie chciał pobijać swoje rekordy prędkości, no to oczywiście im węższa opona i im bardziej napompowana, tym będzie szybsza. Oczywiście do jakichś też granic możliwości, no bo śmiało mogę powiedzieć, że na przykład teraz na sezon zimowy mi na przykład taka opona się lepiej sprawdzi, bo będzie ona wolniejsza i dzięki temu będzie mi cieplej, będę musiał wygenerować trochę więcej energii na przykład, żeby uzyskać jakąś tam daną prędkość. I na przykład bardzo fajnie zauważyłem tutaj to po watach, że łatwiej jest mi uzyskać jakieś, generować jakieś waty, że jest po prostu mi troszeczkę ciężej,
I te wyższe waty się jakoś tak łatwiej utrzymuje. Ale w sezonie na przykład takim typowym rowerowym, no to powiem szczerze, że no takie opony śmiało bym zastosował na tak zwaną pachulszczyznę. Czyli jak ktoś jechał Wisłę 1200 bądź Wisełkę 500, no to myślę, że takie rozwiązanie jest jak najbardziej za. Wtedy mamy komfort, mamy trochę szybkości, mamy tej pewności, że na jakichś nierównościach będzie nam dużo, dużo łatwiej. Ja póki co pozostaję przy swoim zdaniu, że opony gravelowe najlepiej to około 40 mm, maksymalnie 45, jeżeli mamy nieco więcej wagi. Ale jak ktoś chce dla fanu trochę poszaleć z szerokością, to taki rozmiar 50 też, jak się zmieści, to każdy może sobie załadować, spróbować. To nie jest tak, że to ja tak powiedziałem i tak faktycznie musi być. Te opony Continental Race King to są opony, które kiedyś stosowałem w swoim rowerze MTB, ścigałem się na nich i to są jedne z takich dla mnie najszybszych, najfajniejszych, najprzyjemniejszych opon, jakie do tej pory miałem. Chociaż fakt, że wtedy za bardzo jak miałem MTB-ka, to tak nie eksperymentowałem z różnymi rzeczami. Ale z tych opon zawsze byłem w miarę zadowolony. Nie licząc oczywiście ścianek bocznych, bo niestety Continental i ścianki boczne to jest jakaś masakra. Póki co zastosowałem to w systemie bezdętkowym, ale zobaczymy, jak to się sprawdzi na dłuższą metę. Continental Race King występuje oczywiście w kilku wersjach. W wersji drutowanej, więc jeżeli ktoś na początku chciałby spróbować w ogóle zobaczyć różnicę, a nie chce wydawać kupę pieniędzy, no to może oczywiście kupić wersję drutowaną, która raczej myślę, że się mieści spokojnie w 100 zł za sztukę. Myślę, że nawet za komplet można dać jakieś 150 zł. To jest wersja pośrednia. Czyli ona będzie oscylować chyba w granicach 150-170 zł za sztukę. I jest jeszcze wersja Black Chill, czyli jakaś tam specjalna mieszanka, która, no wiadomo, mniejsze opory i w ogóle no, najszybsze na świecie. No wiadomo, im więcej wydamy, tym teoretycznie zawsze będzie szybciej. Więc ja postawiłem na razie na coś takiego pośredniego, bo nie chciałem się ładować jakieś mega, mega koszty. Tym bardziej, że te opony mają być dla fanu. Nie wybrałem systemu typowo, nie wybrałem tych najtańszych, no bo oczywiście ja jestem zwolennikiem systemu tubeless, czyli systemu bezdętkowego. Chociaż to jest system hookless, czyli no, o tym też będzie film za jakiś czas podsumowujący system tubeless, hookless i ewentualnie jakieś tam dętki TPU, ale to jeszcze trochę czasu potrzebuję. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie w komentarzu, zawsze postaram się odpowiedzieć, a jeżeli nie ja, to może inni uczestnicy, inni widzowie będą chcieli się podzielić swoim zdaniem, czy takie rozwiązania też stosowali, czy jest to dla nich najlepsze rozwiązanie, czy też nie. Ja myślę, że dla fanów i dla tych, co nie chcą bić rekordów prędkości, takie rozwiązanie jest dobre. Aczkolwiek mogę się pochwalić jeszcze za czasów, kiedy nawet to Strava nie była modna, tylko się jeździło na Endomondo. Miałem sytuację, że chyba na Race Kingach, nie jestem teraz pewien, czy na Race Kingach, czy to było na WTB oryginalnych przy Cannondale'u, uzyskałem prędkość średnią ponad 30 km na godzinę. Na MTB-ku na dystansie ponad 100 km, ale to były stare czasy i powiem szczerze, że byłem tak wypompowany, że ledwo co wszedłem do domu. To normalnie to był trening, to była przejażdżka, ale no, na tyle mocna, że dałem z siebie wtedy wszystko co mogłem. No, odbiło mi i stwierdziłem, że no, muszę dzisiaj 30 wykręcić i wykręciłem, ale to była istna masakra. A pytanie, czy wy jeździcie z prędkością 30 km na godzinę na oponach MTB? Piszcie w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.